To się zaczęło wszystko w czwartej klasie podstawówki, jak właśnie przyszli druhowie do nas, do klasy, się prezentować, co to się dzieje w drużynie, co robią. Mówili właśnie o wyjazdach letnich, zimowych, obozach, koloniach. A że tata mi opowiadał ciekawe takie historie z czasów swojego harcerstwa, to pomyślałem, że w sumie fajnie by było spróbować. No i w sumie spróbowałem i nie żałuję, bo podczas całej swojej historii harcerskiej poznałem masę ludzi. Już nawet nie przykładając się do tego tak czysto harcersko, tylko po prostu tak biorąc pod uwagę kontakty z ludźmi, to naprawdę masę ludzi poznałem chodząc na zbiórki harcerskie, wyjeżdżając właśnie na jakieś obozy. Na obozach miałem duże wsparcie ze strony ludzi z zastępu. W sumie patrzyli na mnie tak jak na normalnego człowieka. No nie pamiętam tak, żeby był ktoś, kto faktycznie patrzy na mnie przez pryzmat jakiś tak właśnie, że jesteś osobą niepełnosprawną, czy jeździsz na wózku. No generalnie wszyscy tak jak do normalnego harcerza podchodzili. Ja też tak sam z siebie nie staram się patrzeć na siebie jako, że faktycznie jestem osobą niepełnosprawną, tylko tak jakby staram się tego wózka nie dostrzegać. Jakby radzić sobie problemami wynikającymi z niepełnosprawności, jakoś szukać sposobów, jakby można je rozwiązać. No, mój przypadek jest szczególnym przypadkiem i na takie kombinowanie mogę sobie pozwolić. To jeżeli chodzi o takie ciekawe historie z harcerstwa, na przykład jak byliśmy na chatkach na obozie, zdawaliśmy podczas tych chatek imię leśne i jedną próbą w imieniu leśnym jest próba milczenia. I na tych chatkach właśnie zdawaliśmy próbę milczenia. Była taka sytuacja, że musieliśmy sobie zbudować chatkę ze wszystkiego, co znaleźliśmy w lesie. A że robiliśmy tą próbę milczenia, to tak naprawdę zostały dwie osoby, które mogły się normalnie ze sobą komunikować, mogły ze sobą rozmawiać, tylko że akurat to były dwie osoby, które nie były nigdy na obozie, były po raz pierwszy i miały zrobić coś, o czym nie miały pojęcia, a nie miał im tego kto wytłumaczyć, ponieważ no, w tym wypadku ja, bo byłem już wtedy, to był mój drugi obóz letni, więc wiedziałem, jak to należy zrobić, o co to chodzi, no ale nie mogłem im tego przekazać, dlatego że nie mogłem się odzywać w związku z tą próbą. No, a historia ta skończyła się w taki sposób, że chłopaki próbowali coś na własną rękę wymyśleć, tylko że rezultat był tak zły, że poczułem frustrację lekką i stwierdziłem, że robienie próby milczenia na chatkach jest bez sensu i po prostu olałem tą próbę i zacząłem mówić normalnie. Stwierdziłem, że wolę, żebyśmy chatki zaliczyli, niż żebym zdał próbę milczenia. Generalnie w gimnazjum, w związku z tym, żeby nie narażać się na jakieś takie negatywne wypowiedzi pod moim adresem, że w sumie właśnie, że jeżdżę na wózku i w ogóle, to na początku wpadłem na taki pomysł, że jakoś trzeba by się z dobrej strony pokazać, żeby ci wszyscy ludzie, którzy na początku mieli myśli, a on jeździ na wózku i w ogóle, żeby wywołać w nich taki impuls, właśnie, że te pytania tak naprawdę nie miałyby sensu, żeby byli bardziej zafascynowani tym, że wow, ale on sobie fajnie radzi, niż tym, że on jeździ na wózku. I w tym wypadku właśnie taką furorą były lekcje WF-u, jak chciałem non-stop stać na bramce, jak graliśmy w nogę, to za każdym razem stałem na bramce i radziłem sobie na niej no całkiem dobrze, bo jako bramkarz miałem no, dosyć duże wzięcie w klasie podczas WF-u. Po prostu przy wyborze bramkarza nie mieli koledzy tutaj żadnej wątpliwości, żeby po prostu najpierw celować we mnie.
już nie ze szkoły, tylko ode mnie takie wsiowe historie, to jak jeździliśmy sobie z kolegą po wsi, on na rowerze, ja na wózku, że my wpadliśmy na taki pomysł, żeby zjechać z mega stromej górki i w połowie tej górki stwierdziłem, że w sumie nie chce mi się wyjeżdżać aż tak wysoko, bo to była naprawdę wysoka górka, że poczekam na dole. I zjeżdżając, zauważyłem na uboczu taką grupkę ludzi i był tam taki chłopak, który wydawał mi się znajomy. I jak zacząłem się na niego patrzeć, to nie wiedziałem, straciłem kontakt wzrokowy z tym, gdzie jadę, i wjechałem na kamień. Kamień zatrzymał mi koło i wystrzeliło mnie jak małysza na skoczni. Historia skończyła się tym, po wypadku pojechaliśmy do kolegi, stwierdziłem, że nie chcę na razie wracać do domu i nie chcę się narażać na komentarze mojej mamy, że co ci się stało, jesteś nierozważny i w ogóle zostajesz w domu, nigdzie nie wychodzisz, to stwierdziliśmy, że zaradzimy problemowi na własną rękę. Poszliśmy do kolegi, no i zaczęła się akcja ratunkowa, czyli plastry, woda utleniona, jakieś bandaże, nie bandaże. Szukając wszystkiego, się okazało, że właśnie wody utlenionej zabrakło, więc centrala, trzeba było dzwonić do innych kolegów, czy nie mają w domu wody utlenionej. Sytuacja została pseudo zażegnana, czyli miałem już całą brodę zalepioną we wszystkim w sumie, to stwierdziłem, dobra, no to możemy teraz wrócić do domu. Wróciłem do domu, to oczywiście mama, że co ci się stało, że jestem nierozważny, no i to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. No a historia skończyła się tym, że wylądowałem około godziny 22 w szpitalu, czekając na zszycie brody, bo miałem w niej wielką dziurę od kamienia, który wbił mi się po upadku na asfalt. A też było ciekawe, bo jak mnie wystrzeliło z tego wózka i uderzyłem tą brodą o asfalt, to obracając się do tyłu, zauważyłem jeszcze, że samochód jedzie. Także w ogóle nie myślałem o tym, co się stało i że mnie boli, tylko jak najszybciej, żeby się pozbierać, zejść z drogi, żeby mnie jeszcze auto nie przejechało na dodatek, bo jeszcze jakby mnie auto przejechało, to już nie byłoby ciekawie i nie byłoby w sumie co zbierać możliwe.